Cześć, w tym wideo dam 5 mega, mega istotnych wskazówek o tym, jak zacząć. I to są wskazówki, których wcześniej nie słyszałaś. Zapraszam. Pierwsza wskazówka. Przestań żyć w wyimaginowanym świecie. Przestań żyć w bajce. To, że ty sobie wyobrazisz, że chcesz schudnąć 10 kg w miesiąc albo w 2 miesiące, to nie znaczy, że tak się musi stać. To, że ktoś, twoja koleżanka lub sąsiadka schudła 20 kg w 3 miesiące, to nie znaczy, że ty też tyle schudniesz. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, jak wszyscy pięknie powtarzają, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy i wszystko na każdego inaczej działa. Coś w tym stylu. Punkt drugi, po co? Bo jeżeli robisz to dla kogoś, to już możesz przestać, bo to jest bez sensu. Jeżeli ty będziesz istotna dla kogoś, to tutaj ktoś będzie miał to gdzieś, czy ty jesteś szczupła i wysportowana. Temu komuś zależało stricte na tobie. Od razu ci podpowiem, że zanim te wszystkie cele sobie zbierzesz do kupy, to najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby być sprawnym i zdrowym. I życzę ci tego, żebyś miała taką świadomość, żebyś w końcu do tego dorosła i żebyś trenowała po to właśnie, żeby być jak najbardziej sprawną i zdrową. Bo to jest jakby ostateczna motywacja i ostateczny cel każdego, kto trenuje. Punkt trzeci, cel. To, co już trochę wcześniej wspomniałem, jeżeli twoim celem jest to, żeby schudnąć 5 kg w miesiąc, to dziękuję, już masz pozamiatane, bo te 5 kg za kilka miesięcy ci wróci. Dlaczego? Dlatego, że to jest słaby cel. To schudniesz za miesiąc albo dwa te 5 kg. Znam mnóstwo osób, wszyscy kiedyś schudli i co? Potem te osoby i tak do mnie wracają, bo nie wiedzą, co mają zrobić, żeby to utrzymać. Bo co jest najważniejsze? Utrzymać to wszystko. Permanentnie wyglądać dobrze i czuć się dobrze. To jest najważniejsze, to trzeba dostosować i trening, i dietę, żeby to cały czas się trzymało kupy. A nie, żeby było raz tak, że ważysz 5 kg więcej, a drugi raz tak, że ważysz 10 kg więcej i cały rok masz fluktuację, raz się waga skacze, raz idzie w dół. Nie o to chodzi, kompletnie. Czwarty punkt, jak? Po pierwsze, dieta. Jaka? Każda dieta działa z założenia. Teraz ty musisz wybrać tą, która twoim zdaniem będzie najlepsza. Od razu mówię, weź pod uwagę, jaką dietę jesteś w stanie utrzymać cały czas. Bo to, że tak jak mówiłem wcześniej, weźmiesz sobie jakąś dietę na miesiąc, szczerze, to szkoda twojego miesiąca, to już lepiej jest, jak jesz. No bez sensu brać dietę sobie na miesiąc. Musisz ustawić sobie styl życia, tak żeby mieć cały czas lekki progres najlepiej. Z drugiej strony aktywność fizyczna. Wybierz sobie tę, którą lubisz. Możesz sobie spacerować, możesz sobie biegać, iść na rolkach, na rowerze, jeździć konno, pływać, trenować na siłowni, grać w gry zespołowe, cokolwiek tylko lubisz. Znajdź tą, która ci sprawia przyjemność, tą, którą ci daje efekty. I ostatni, najważniejszy punkt. Nastaw się, bo jeżeli ty sobie wymarzysz, wyśnisz po prostu to, że dwa miesiące twoje życie się zmieni, wszystko stanie się po prostu piękne i cudowne, no to niestety obudzisz się i będzie wszystko smutne, bo tak się nie stało. Przestań oczekiwać, zacznij działać, dawaj z siebie maksa i zobaczysz, że to ci przyniesie efekty. Od razu ci mówię, podkreślam po raz setny, nie oczekuj niczego. Im mniej oczekujesz, tym będziesz szczęśliwsza. Zobaczysz. Tyle ode mnie. To jest strasznie ważne nagranie, będzie mi strasznie miło, jeżeli je udostępnisz, bo mam nadzieję, że przyda się jak największej ilości osób. Jeżeli masz do mnie pytanie, zostaw komentarz, napisz do mnie wiadomość prywatną. Ja tobie bardzo chętnie pomogę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!